czy można chłodzić procesor od tyłu? Zapewne nie zadaliście sobie nigdy takiego pytania, ale ja i tak postaram się na nie dziś odpowiedzieć. Pomysł jest bardzo prosty. Bezpośrednio na procesorze zamontuję mały radiator z niewielkim wentylatorem, a pod spodem zamontuję ogromne chłodzenie, które powinno nieco schłodzić tył płyty głównej, przez co w teorii również sam procesor. Wyniki, które uzyskamy po 20-minutowym obciążeniu IDOM 64, porównam do montażu obu tych chłodzeń w klasyczny sposób. Oprócz tego sprawdzę, czy połączenie dwóch większych chłodzeń jakkolwiek wpłynie na temperatury w porównaniu do montażu tych chłodzeń w klasyczny sposób. Do samego eksperymentu wykorzystałem platformę Intela na socket 775 wraz z procesorem Pentium E5200. Właściwie to tylko dlatego, że nie ma ona żadnych komponentów bezpośrednio pod socketem, więc przy użyciu cienkiego termopada można bez problemu zamontować tam chłodzenie. Wykorzystam dziś trzy różne chłodzenia. Mały radiator, do którego dorobimy montaż i dodamy mały 50 mm wentylator od Silentium PC, Arctic Freezer Extreme oraz radiator z Chin z 92 mm wentylatorem od SPC. Termopad, jakiego użyję pod płytą główną, to produkt firmy AG Termopasty o grubości 1 mm i w miarach 30x30 mm. Jeśli chodzi o pastę, to będzie to standardowo Corsair XTM50. Aby wykonać ten nietypowy eksperyment, musiałem dokonać pewnych zmian w systemach montażowych wcześniej wspomnianych chłodzeń. Jak pewnie wiecie, mam drukarkę 3D, więc bez problemu mogę wydrukować elementy, które będą potrzebne do dzisiejszego eksperymentu. Montaż dla małego radiatora oraz elementy montażowe dla dłuższego chłodzenia zaprojektowałem w Fusion 360, a następnie wysłałem to wszystko do mojej drukarki. Gdy już miałem wszystkie elementy, zabrałem się za przetestowanie 6 różnych konfiguracji chłodzeń. Niektóre z nich wyglądają naprawdę ciekawie, ale jak sobie poradziły? Zapraszam Was na testy. Jak zauważyliście, gdy większe chłodzenia były zamontowane bezpośrednio na procesorze, dołożenie dodatkowego radiatora na dole nie robiło żadnej różnicy. Jednak gdy na górze znajdowało się chłodzenie, które trochę nie domaga z odprowadzaniem ciepła, to dołożenie radiatora na dole zrobiło dość zauważalną różnicę. Wynika to z tego, że lepsze chłodzenie jest w stanie na tyle szybko usunąć ciepło z procesora, że nie kumuluje się ono na płycie głównej. W wypadku, kiedy cała płyta główna nagrzewa się od procesora, gdyż chłodzenie na procesorze po prostu nie domaga, różnica rzeczywiście po dołożeniu dodatkowego radiatora od dołu będzie widoczna. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe chłodzenia w wypadku, kiedy na górze znajdował się odpowiedni radiator, w ogóle nie pełniły żadnej funkcji, bo zabierały one nieco ciepła, ale nie było go na tyle dużo, żeby miało to wpłynąć na temperatury procesora. Tak więc teoretycznie można chłodzić procesor od tyłu. Tylko skoro już mamy duży radiator, to chyba lepiej zamontować go po prostu bezpośrednio na procesorze. Być może jeśli macie problemy z nagrzewającą się sekcją zasilania, to taki radiator na tyle, przynajmniej mały, ma jakiś sens i mogłoby to zrobić różnicę. Jednak mimo wszystko raczej bym tego nie robił. Mimo to był to ciekawy eksperyment i mam nadzieję, że Was zainteresował. Podzielcie się koniecznie swoimi przemyśleniami na temat tej metody w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.